Witam grupę obywatelską, jaką bez wątpienia jest, są członkowie Nowotomskiego Forum Obywatelskiego, Niezależnego Forum Nowego Tomyśla. Cieszymy się, że możemy się spotkać po to, aby zwyczajnie porozmawiać o sprawach nas wspólnie interesujących. To spotkanie dzisiejsze jest swoistym pokłosiem tego, cośmy sobie obiecali w okresie przedwyborczym, w czasie spotkania grona forumowiczów w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, kiedy to też o różnych sprawach rozmawialiśmy, między innymi o sprawach kultury i o sprawach sportu. Mówię od razu o sprawach sportu, dlatego że podobne spotkanie, swoisty okrągły stół, który obiecywałem również w tamtym czasie, będzie się w przyszłym tygodniu odbywał, po to, aby też trudne sprawy próbować tak rozwikłać, żeby być może były łatwiejsze. Przynajmniej w percepcji, bo pewnie w odbiorze takim finansowym to pewnie będzie gorzej. Ale zobaczymy i uprzedzajmy fakty. Zatem oba spotkania są niczym innym, jak tylko reakcją na przedwyborcze, no, tak można powiedzieć, obietnice. Bo chciałbym, abyśmy rozmawiali z sobą nie tylko w okresie swoistego zagrożenia, jakim są niewątpliwie okresy przedwyborcze, ale także i wtedy, kiedy już czas w jakimś sensie normalizuje się i kiedy przychodzi codzienna realizacja wielu zadań niełatwych, rzecz jasna nie w odosobnieniu, tylko we współpracy z wszystkimi grupami, z wszystkimi jednostkami społecznymi, ludźmi, którzy chcą nam pomóc. Bo nawet jeśli coś może brzmieć pozornie z początku nierealnie albo zupełnie odmiennie, to zawsze pojmujemy to jako pewnego rodzaju głos, do którego trzeba się odnieść, nad tym problemem trzeba się pochylić i zwyczajnie próbować zobaczyć, czy jak nie dziś, to w perspektywie nie dałoby się w takiej czy innej formie wprost zrealizować. Więc myślę, że formuła będzie nieskomplikowana. Rozmowa, w której Państwo przekazujecie swoje przemyślenia, my do tych przemyśleń się próbujemy odnosić, zwyczajnie pokazując, jakie są uwarunkowania, które pozwalają lub nie pozwalają dziś albo w perspektywie realizować to, co Państwo chcielibyście zaproponować. Bo myślę, że to będzie, na to powinniśmy poświęcić najwięcej czasu. Otwieram zatem naszą swoistą obywatelską rozmowę. Bardzo proszę o zgłaszanie się, o zabranie głosu. Czy ja ze swojej strony mogę powiedzieć to, co powtórzyć, to co na spotkaniu z panem burmistrzem? Że oczywiście nasza rozmowa nie ma charakteru żadnego wytykania komukolwiek jakichś złych działań, tylko ma być to jak najbardziej rozmowa partnerska, ma to nie być taką podobną inicjatywę, tylko wręcz inicjatywa obywatelska na rzecz wzrastania, że tak powiem, kultury, a także i większego zaangażowania społeczeństwa i uczestniczenia w wielu imprezach kulturowych. Ja ze swojej strony, oczywiście proszę nie traktować tego jako zarzut, tylko jako uwagę, sądzę, iż tak krótko się odniosę do tego, brakuje imprez skierowanych do młodzieży lat 15-25. Czyli mam tutaj na myśli, z racji tej, że jest to dosyć bliskie, może koncerty. I tutaj myślę też o jednym rodzaju muzyki, ale także czy to muzyka rockowa, czy to hip-hopowa, czy tego. Powiem tak, wydaje mi się, że jest tego typu koncertów, czy w ogóle dla tej grupy ludzi
chciałbym szybko po prostu dobrać. Ja muszę też rzucić taki pomysł, który się u nas na forum pojawił. Tak tylko rzucę, potem będziemy mogli porozmawiać. Aha, tutaj prosił kolega, żeby się przedstawiać. Tomek Napierała, ja właściwie jestem tylko forumowiczem i chowankiem nocy, zresztą też tutaj byłem kiedyś zaangażowany mocno w różne prace. Na forum się pojawiła taka propozycja, żeby jeden dzień Jarmarku poświęcić takim ambitniejszym jakimś rozrywkom, czyli bardziej ambitna muzyka, tego typu historii. No nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł, żeby jeden dzień tak sformatować, no ale to rzucam jako taki pomysł, który gdzieś tam dosyć mocno był dyskutowany i wiele osób się pozytywnie na temat wypowiedziało. No to tyle tutaj, żeby rzucić jakiś temat do rozmowy. My też mieliśmy takie odczucie swoje, że ta oferta dotycząca tej grupy młodzieży nie jest do końca taka, jakbyśmy my oczekiwali im uczestnictwa tej młodzieży w naszej ofercie. Pewien moment był, postanowiliśmy zrobić taką ankietę wśród młodzieży gimnazjalnej, ponieważ tam jest największe skupisko. Zaprosiliśmy do takiej grupy, właśnie, która miałaby ten problem rozwiązać, bo to także czuliśmy, że jest czegoś tu za mało. Zaprosiliśmy 6 osób bodajże do tej grupy, między innymi pani wicedyrektor gimnazjum, i ustaliliśmy, że zrobimy taką ankietę oczekiwań tejże młodzieży, bo to już jest młodzież taka 14, chyba 15 i 16-letnia. Z tej ankiety niewiele wynieśliśmy, bo tak jakby byli zadowoleni z tego, co tutaj im proponujemy, oprócz tego, że to samo było więcej koncertów. To nie jest tak, że my nie robiliśmy koncertów, bo robiliśmy i hip-hopowe koncerty na dole w piwnicy, robiliśmy także rockowe koncerty, bo zdajecie sobie Państwo sprawę, że sala widowiskowa nie nadaje się na koncerty rockowe. Myśmy mieli taki koncert dosyć duży, gdzie była masa młodzieży. No nie będę mówić, że 20-30, a naprawdę masę foteli było do skręcenia. To jest żywioł, to jest dynamika i te koncerty albo można przenieść do Muszli i na świeżym powietrzu, być może park, natomiast sala widowiskowa nie zdaje egzaminu na koncerty rockowe. My naprawdę jesteśmy otwarci na... Jeśli ktoś się u nas pojawia na propozycję młodzieży, jeśli ktoś się u nas pojawia, nigdy nie było takiej sytuacji, że odmówiliśmy, nie, my wam niczego nie zrobimy. Staraliśmy się, młodzież sobie robiła, czy nawet grupy takie się organizowały i naprawdę jesteśmy otwarci na propozycje młodych ludzi, którzy do nas z czymś przychodzą. Jak najbardziej jestem za tym, żeby takie koncerty organizować. Nawet teraz mieliśmy taki pomysł. Rada, może powiesz, pomyśl o tym. W związku z tym, że jak pani dyrektor mówiła, zauważyliśmy lukę w tej ofercie, to przystępując do programu Dom Kultury Plus, chcieliśmy stworzyć strategię. Głównym punktem tej strategii jest utworzenie Domu Kultury Społecznego, Młodzieżowego, takiego, który będzie po prostu tutaj przyciągać młodzież. I w tym wieku właśnie, tam nawet ogranicza się 15 do 30, żeby stworzyć ofertę dla nich. I na tej podstawie będziemy pozyskiwać środki. Nie, bo tak pisząc strategię, piszemy, co chcemy osiągnąć i wtedy mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać dzięki temu programowi środki na jakieś warsztaty, no bo nie chodzi o same koncerty, ale na przykład teraz mieliśmy pierwszą próbę, jakieś warsztaty gitarowe, bardzo duże zainteresowanie, no i poszliśmy w tym kierunku, żeby ta młodzież przychodziła tutaj sobie i miała zajęcia z tymi muzykami czy innymi twórcami. W zależności od potrzeb oczywiście. Poza tym chcemy też w najbliższym czasie napisać taki projekt. Znaczy stworzyć projekt dla młodzieży, że dajemy 3 miejsca na przykład. Młodzież, to na niepełnoletnie najlepiej by to była, no powiedzmy do 25 roku życia, tak jak pasuje, tak, pełnoletnia. Ale wiadomo, że tacy ludzie nie mają środków. A my chcieliśmy napisać, rozpisać już konkurs, że na ofertę przygodnie stworzą jakiś scenariusz imprezy. My damy na to 1000 zł, na trzecie miejsce, na drugie miejsce 2000, na pierwsze miejsce 3000 i ze środków Ośrodka Kultury zorganizujemy po prostu, zrealizujemy ten ich pomysł. Oczywiście no jakąś tam kapitułę powołamy, jakąś komisję i stwierdzimy, jak to wygląda, młodzież przedstawi nam kosztorys, pomysł i wtedy, no myślę, że w okresie wiosenno-letnim muszki byśmy zrealizowali ten pomysł.
Ale tu chciałem tak jakby poradzić z innej troszkę kwestii, bo mówiła pani dyrektor o gimnazjum, o ankietach. Z doświadczenia mojego pracy z dziećmi, z młodzieżą, a także tego, co nawet robi forum, popatrzmy na Moto Mikołaje, ruszyć społeczeństwo z, powiem brutalnie, tyłkami sprzed telewizorów jest bardzo ciężko. Ankiety nie zdają żadnego egzaminu. To od razu mówię. To, jak będziemy liczyć, że ktoś przyjdzie i coś zaproponuje, to jest garstka ludzi. Niestety, i myślę, że te działania państwo właśnie to dadzą, do tych młodzież trzeba zakłonić, wyciągnąć. I trzeba wymyślić takie sposoby, żeby wyciągnąć tą młodzież za kołnierz. To jest problem. Nie jest, bo oczywiście oni chcą. Oczywiście my widzimy, tak? Szymon mówi, widzimy takie braki, ale ta młodzież bardziej świadoma około 25 roku życia rzeczywiście może być bardziej świadoma, ale jeżeli my nie będziemy nie mówię o to. 20. bardziej świadomi. Nie, to jeżeli my nie będziemy wychowywać przez kulturę 15, 16, 17 latków, w tym będzie problem, a oni sami nie przyjdą. Wiemy dlaczego, bo w tej chwili mają inne priorytety, tak? To jest komputer i swój świat, ale właśnie tu trzeba było znaleźć taki pomysł, żeby te dzieciaki wyciągnąć, rzeczywiście za kołnierz wyciągnąć, przyprowadzić, bo jak pokaże się raz, pokaże się drugi raz, zaczną przychodzić sami. Może trzeba by wiedzieć jakiś inny sposób, nie ankietę, ale jakiś inny sposób. Może zrobić, nie wiem, lekcje takie, które dopiero będą oceniane przez uczniów, które będzie prowadził dom kultury. Oczywiście ja teraz rzucam, tak, na gorąco pomysły. Ja w kulturze pracuję 35 lat i wiem, jak kiedyś było, jak jest w tej chwili, jakie są trudne czasy. My dzisiaj, żeby przyciągnąć młodego człowieka, to naprawdę musimy mu stworzyć takie warunki, żeby on miał lepsze warunki jak w domu, albo też, żeby się mógł spotkać z grupą rówieśników, którą lubi i będzie się w niej czuł dobrze, i taką świadomość mamy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie dzieci tutaj przychodzą, ale też nie jest tak, że dzieci nie przychodzą, bo przecież tu są na okrągło spektakle teatralne, które przychodzą dzieci z przedszkoli, przychodzą dzieci ze szkół. To nie, państwo może czasami przychodzicie o takiej porze, że tego nie widać. Tych dzieci w ośrodku kultury, w tych grupach stałych zainteresowań naprawdę jest sporo. Oczywiście, że to nie jest 5 tysięcy, a życzyłabym sobie, ale nie była inaczej. Fizycznie nie bylibyśmy w stanie grupy stałych uczestników 5 tysięcy mieć w ciągu tygodnia, to jest niemożliwe. Ale jest sporo dzieci w grupach tanecznych, także oczywiście to są grupy, to oczywiście też zależy od rodziców, jak dziecko swoje chcą, żeby się rozwijało i przyprowadzą, bo mamy tutaj 4-latki, 3-latki, 5-latki na zajęciach utaneczniających, na zajęciach plastycznych, w teatrzyku u pani Renaty, tych grup tanecznych jest sporo, ale też sobie zdaję sprawę, że to nie jest wszystko i nie jest tak, że nie może być ich więcej. Poza tym w ośrodku kultury jest tak, że nie tylko dzieci uczestniczą. Tutaj są dzieci, dzieciaczki i dorośli, i seniorzy. Także wydaje mi się, że staramy się być otwarci. Być może nie jest oferta dla każdego, bo mamy taką świadomość, że na 25 tysięcy osób w gminie nie jesteśmy w stanie stworzyć oferty dla wszystkich. Ale też jest biblioteka, która ma bardzo fajną ofertę, kameralne spotkania, my trochę większe, jest klub osiedlowy. Także nie jest tak, że ludzie nie mają jakby możliwości skorzystać. Jeśli ktoś naprawdę chce uczestniczyć i chce wiedzieć, co się dzieje, czy chce bywać tutaj, to znajdzie dla siebie ofertę. Zadaję pytanie, czy musimy aż tworzyć takie gremium, spotykać się, żeby rozpatrywać pomysły. Ja tu przypomnę, czy mogę tak powiedzieć Szymonowi, jak jechaliśmy razem na koncert, to też tak jeszcze takie wtrącenie. Co do koncertów, no zaprośmy jakiś markowy zespół do Nowego Domyśla i co, 100 będzie trzeba zapłacić za bilet. I kto przyjdzie z tych 15? Mało kto, a gmina nie zapłaci za występ zespołu, bo też nie będzie miała na to pieniędzy. Ale to tak a propos tych koncertów. Ale druga sprawa, pojechaliśmy razem i co się okazało? Ja słyszę od Szymona, że
w NOK-u nie można zorganizować żadnego koncertu, nic się nie dzieje, no to mówię, no to przyjdź, powiedz, zorganizujemy. Był koncert zorganizowany, ileż to trwało? 2 tygodnie? Nawet nie. Jedno moje przyjście do pani dyrektor, rozmowa telefoniczna, wszystko było zorganizowane. Można to zrobić, tylko trzeba przyjść i po prostu powiedzieć, bo też jest pytanie właśnie, ile jest takich osób, które tego tak naprawdę chcą. Cały czas krążę wokół tych różnych tematów tutaj, było na temat zajęć dla dzieci, jakichś koncertów i tak dalej. Kręcimy się wokół jakichś konkretnych działań, konkretnych pomysłów, a chyba problem w czym innym. I mam nadzieję, że chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że mamy do czynienia z czymś na większą skalę. Chodzi mi o brak zaangażowania się samej, czy to młodzieży, czy osób dorosłych, w życie miasta. Ono może pod różnymi postaciami to przebiegać, ale to jest zjawisko, nie wiem, chyba socjologiczne i na skalę ogólnokrajową. I teraz mój problem, to znaczy nie mój, ja to widzę w ten sposób, jak to przełamać w skali właśnie tu naszej tej gminy. My możemy organizować 200 koncertów, my możemy organizować 100 ankiet przeprowadzać. Ale jeżeli nie wyczujemy intencji młodzieży, albo nie wyjdziemy do nich, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To będzie pięknie wyglądało w tabelce, w sprawozdaniu rocznym i tu będziemy mogli sobie postawić ocenę bardzo dobrą, tu trójkę, że no nie udało się, ale dalej niczego to nie zmienia. Dalej jesteśmy w punkcie wyjścia. Ta przysłowiowa młodzież nie chce. Ale nie dlatego, że ona nie chce, bo jest kontra, tylko nadal nikt do nich nie potrafi dotrzeć. Jedyny zarzut, jaki Państwu tutaj postawię, to jest delikatny zarzut i to jest jedyny. Jestem przeciwnikiem stawiania sprawy w ten sposób. Przyjdźcie do nas, porozmawiajcie, a my to Wam zorganizujemy. To jest tak, jak ja bym pracując w sklepie, czekał na klienta, który mu przyjdzie do mnie i mi powie, co ja mam mu sprowadzić. W podobnej kwestii, jak i panie kolego, jak ja coś potrzebuję, ja do pana przyjdę. Tak nie ma. Ja przyjdę do pana, powiem, tak, jest taka i taka sprawa. A tu nie chodzi o mnie, o Wiktora, o Szymona, nie po to się tu zebraliśmy. Bo właśnie ten 18-latek do pana nie przyjdzie. O to chodzi. Nas zostawcie spokojnie. My nie chcemy dla siebie zorganizować tu żadnej imprezy. Od razu mówię. Tak? Zebrało się na forum grono ludzi i dopóki jest takie, to ja tam będę, które chce coś dla innych zrobić. Jak stanie się to bardzo spektakularne, że chce coś dla siebie zrobić, to ja za to podziękuję. I pewnie kilka osób potwierdzi to samo zdanie, ale jeżeli nie wiem. I nie chodzi tu o nas. Tylko właśnie chodzi o tą młodzież, która uważam, że powinna... Nie tylko młodzież. No nie tylko młodzież, ale ludzi w ogóle, nowego Tomyśla, którzy nie tworzą, muszą usłyszeć dzisiaj, nie tworzą kultury w nowym Tomyślu. Tak? My tworzymy dla nich, okej, okay, ale nie współtworzą kultury, co było najgenialniejsze, oczywiście trudne, ale o tym jesteśmy, że może gdzieś da się to za ręką. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał powiedzieć, że w ten sposób, w sumie mamy dwie takie propozycje, nawet trzy. Wiadomo, patrząc nawet na statystyki, nawet nie wiem, mniej więcej 30-latkowie, tak jak nie jestem w wieku, w większości tutaj młodych ludzi, z którymi teraz rozmawiamy, to jest ostatnie pokolenie praktycznie dworu i wyjścia na zagrania w piłkę. Większość teraz młodych ludzi spędza swoje czas wolny przy komputerze, przy telewizorze. Chciałbym zaproponować, wiadomo, że dzisiaj nie stworzymy żadnego planu, ale może jakiś pomysł, żeby dać im coś lepszego niż ten komputer, żeby wyciągnąć ich tutaj. Nie tylko to, w ogóle miasto. Na przykład taka propozycja była też na forum. Nawet nie na forum, nawet jak się przejdziemy gdzieś miastem wieczorem w weekend, to jest parę sprawy dobrych garaży, których słychać, że grają coś starego, że grają coś hip-hopowego, że grają coś innego i pełno ludzi tutaj, co rozmawialiśmy nawet i na forum, czy jest możliwość zorganizowania, może tak powiem, takiego prostego przeglądu ich twórczości. Nawet niech to będzie maj czy czerwiec. Mamy tutaj ten nasz wiklinowy, mały, świetny budyneczek, który można naprawdę zaprosić z gminy. 5-10 takich kafel, które przyjdą i zagrają swoje. Dać może, nie wiem, 500 zł, to taki przykład tylko, konkurs dla nich. 500 zł, 200 zł, 100 zł.
dla takich młodych ludzi, którzy mają lat 15-16, 500 złotych środowych to jest duży pieniądz. Oni mogą pojechać na przykład zagrać sobie, nie wiem, w Poznaniu swój jakiś kawałek muzyki i takie głosy słyszę ja i z gimnazjum, i ze szkół średnich, czy na przykład może zrobić nawet naprawdę, jeśli jest problem wykorzystania sali, bo wiadomo, jest różnie z muzyką każdą, zrobić to w jakiś ciepły czas na dworze. I ci ludzie są chętni i przychodzą do nas, czy nawet na wolną coś takiego może zrobić. No, to jest propozycja, to wiadomo, to nie muszą być pieniądze nagroda, może po prostu, nie wiem, co roku jakaś statuetka, czegoś, jakiś po prostu prestiżowe coś dla nich. My też chcemy szukać i szukamy, naprawdę. Zaczęliśmy od tego, że powiedzieliśmy wam, że próbujemy, że szukamy i tak dalej. A wy cały czas chcecie się narzucić, że nie ma tej oferty. Słuchajcie, nie sprawdziliście programu imprez, ponieważ to wszystko już było. W zeszłym roku był przegląd zespołu Mój Pierwszy Rock. Rock. Za tych wszystkich dzieciaków, które mają pozakładane zespoły, było to. Zaprosiliśmy były zespoły z Zboszynia, które grały w Ruszaniu Buszy. Zaprosiliśmy kwartet Jordi, przyszło 5 osób. Naprawdę. To nie jest tak, że my nic nie robimy, nie próbujemy. Mówicie, dajcie nam radę, co mamy zrobić. Naprawdę to robimy. Poza tym tutaj w Nowku też słychać muzykę. Jest takie obłożenie sali muzycznej, że właściwie do 22, dopóki jest możliwość grania w tej mieście, cały czas trwają próby. Może faktycznie jest ciągle tego za mało. Może faktycznie te dzieci 15-25, ta młodzież 25 nie ma tej oferty. Ale ja mówię, nie możecie tak podchodzić do nas, że my nie szukamy tego, że my po prostu źle robimy, chcąc się dowiedzieć, czego oni oczekują. Właśnie, proszę bardzo. Ja może tak, nie wiem, czy są tutaj na sali forumowicze, to są spisane pomysły, które zostały gdzieś na forum wyciągnięte, są to hasła, tak? I na każde, myślę, że te hasło jesteśmy w stanie tutaj odpowiedzieć, oczywiście, czy to teraz, czy po czasie, jakimś rozszerzeniem tej myśli, tak? Ja to pozwolę sobie... Czy to nie jest odkrywanie czegoś nowego? Jest wiele odkrywania. Wiele nowych rzeczy. Jeżeli coś by zainteresowało, to prosimy. To są hasła tylko, na razie. Nie, ale to są... Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za to. Pani dyrektor do wszystkiego się odniesie. Poza tym ja myślę tak, że wszystkie propozycje, które tutaj zostały doręczone pani dyrektor, jak to zwykle bywa, to są propozycjami, prawda? Jedne mogą być od razu, bo nie wymagają ani środków finansowych, ani niczego nadzwyczajnego, zwykłego ruchu organizacyjnego. Inne wymagają środków finansowych, inne być może będą dopiero w jakimś czasie, w perspektywie, więc tak należałoby na to spojrzeć. Nie spoglądamy na to jak wykaz zadań, z których teraz pani dyrektor będzie rozliczana i odhaczane zadanie numer jeden, zrealizowane numer dwa, zrealizowane numer trzy. No proszę Państwa, na zakończenie tak. Po pierwsze, bardzo dziękuję za to, że zechcieliście tutaj Państwo przyjść i że praktycznie ta nasza rozmowa była rozmową ludzi zatroskanych o to, aby nasza rzeczywistość gminna była rzeczywistością ciekawszą, lepszą. Propozycje, które tutaj zostały przedstawione, są w wielu przypadkach do przyjęcia. O niektórych tutaj dyskutowaliśmy. Co do niektórych jest pełna zgoda i nawet nie wymagane są wielkie środki finansowe. Jest też, jak pobrzmiewała tutaj nutka, zgoda co do tego, że panowie nawet zechcą w formie wolontariatu wejść w realizację niektórych zagadnień. Tu na przykład internet, tu na przykład impreza przy ośrodku kultury, jeśli ta niszowa, o której pan mówił, to takie dwa przykłady z brzegu wzięte. To wielka sprawa, bo takich ludzi nam ogromnie trzeba z uwagi na to, że to też pomniejsza środki finansowe, które trzeba zaangażować dla tych, którzy nie przychodzą tutaj za jak to się mówi, tylko za pieniądze określone. Ja osobiście jestem z tego spotkania zadowolony. Po pierwsze jestem zadowolony dlatego, że udało mi się w stosunkowo nieodległym czasie zrealizować to, o czym, do czego się zobowiązywałem wobec podobnego gremium w okresie przedwyborczym, a po drugie, że to zobowiązanie spowodowało taki swoisty, pewien zdrowy, jest zdrowym zaczynem
do podejmowania takich kwestii, na które być może byśmy nie wpadli, albo które były podjęte trochę później. Dziękuję panom, pani i panom radnym za to, że zechcieli dzisiaj tutaj na to spotkanie także przyjść, bo to pokazuje w sposób jednoznaczny, że Rada Miejska i burmistrz, po pierwsze, burmistrz nie jest sam, że ma Radę Miejską, która rozumie potrzebę angażowania środków finansowych właśnie w tego typu przedsięwzięcia. Panom z Grodziska serdecznie dziękujemy za obecność. To też dobrze świadczy o zbliżeniu środowisk. Już nie mówię o tym, że kiedy bywało, że się próbowało konfrontować te środowiska z uwagi jakiejś tam zaszłości historycznej i tak dalej. Wielu młodych ludzi zupełnie nie pamięta tego. Ja tylko o tym mówię, że raz po raz jeszcze się czkawką odbija. A to już jest historia. Dlatego, że też staramy sobie układać stosunki między burmistrzem, przewodniczącym rady jednej gminy, drugiej gminy, trzeciej gminy, na takich zasadach, żeby to było dobre sąsiedztwo. Fołomowiczom dziękuję za to, że tak bardzo twórczo, ale z wielkim taktem próbują nas wspierać, pomagać, podpowiadać, że nie jest to najzwyczajniej, tak jak tutaj już pan mówił, że pan ma nie pretensje, tylko uwagi. My nie staramy się, przynajmniej tak mi się wydaje, stwarzać okoliczności takich, gdzie bylibyśmy posądzani, że my tu rządzimy na określonym etapie i nikt nam tu nie podskoczy. Nie ma czegoś takiego. Ani w Radzie, ja osobiście tego nie wyczuwam, jako burmistrz, który Radzie podlega, ani ja osobiście też, ani moi współpracownicy, przynajmniej tak staramy się, żeby nie dawać takich powodów, żebyśmy byli postrzegani jako lekceważący społeczne takie grupy, które artykułuje w sposób bardzo elegancki, ale bardzo mądry, bo tak to muszę określić, jak się czyta to wszystko, to poza wyjątkami, bo wyjątki się zdarzają, muszę powiedzieć, ale umiecie też ładnie, i to też muszę tutaj głośno powiedzieć, eliminować tych, którzy psuliby oblicze waszego portalu. I za to wam serdecznie dziękuję, bo naprawdę to dobrze wróży na perspektywę. Drodzy Państwo, tyle z mojej strony. Pozdrawiam, życzę właściwie to już nie dobrego roku. Dobrej nocy. Życzę dobrej nocy. Wszystkiego dobrego.